Cześć wszystkim. Jak zdążyliście zauważyć po opisie filmu, bohaterem dzisiejszego odcinka jest najnowsza Mazda 3. Nie będzie to jednak taki zwykły test, w którym dostaję samochód na 2-3 dni do sprawdzenia, przetestowania go w różnych warunkach, potem oddaję i muszę się wypowiedzieć na jego temat, ponieważ jest to samochód, którym jeżdżę od bodajże już 5 miesięcy. Także będzie to taka bardziej opinia użytkownika, a nie standardowy test kogoś, kto pojeździł autem przez kilka dni. Jeśli jesteście zainteresowani tym japońskim modelem, serdecznie zapraszam. Tak jak zacząłem, skoro nie chcę robić takiego typowego testu, bardziej chcę się skupić na opiniach użytkownika tego auta. Jeśli jesteście zainteresowani trójką, na pewno oglądaliście już Pertyna, Zachara czy Maćka, więc wiecie wszystko o tym samochodzie. Ja, tak jak mówię, postaram się przekazać trochę z pozycji użytkownika, no ale tak dla formalności kilka podstawowych rzeczy musi być, czyli najnowsza trójka jest modelem, w którym Mazda odeszła od swoich standardowych nazw wyposażenia. Jeśli interesowaliście się tą marką, znaliście Skymotion, Skyenergy, Skypassion, wiedzieliście, że Passion to powiedzmy najwyższe wyposażenie. Tutaj mamy w zasadzie trzy wersje wyposażeniowe: Kai, Kanjo i Hikari. Jest jeszcze wersja Enzo, ale ona tak naprawdę od Hikari różni się w zasadzie kolorem skórzanej tapicerki. Jeśli jest to hatchback, tapicerka skórzana jest czerwona, jeśli jest to sedan, ma ona kolor biały. Model, którym jeżdżę, to wersja Hikari, czyli można powiedzieć ta najwyższa, przy czym bez pakietu skóry. Jeśli nie mamy skóry, nie mamy też elektryki fotela, siłą rzeczy pamięci, ustawień. Także powiem tak, jeśli lubicie skórę, ok, ja akurat jak jest, to jest, jak nie ma, to nie płaczę z tego powodu. I wersja Hikari w zasadzie jest to taka wersja wszystko mająca, którą ja oczywiście najbardziej polecam, ale też nie każdy wszystkiego potrzebuje, co jest w tej wersji, przy czym po kolei. Skupię się od razu na dwóch rzeczach, które są najbardziej kontrowersyjne, jeśli chodzi o najnowszą trójkę. Wielu klientów boi się, zarzuca te dwie rzeczy temu modelowi, może też odchodzi, w ogóle nie sprawdza tego auta. Pierwszą z tych rzeczy jest silnik, który ma 122 konie. Na papierze wygląda tragicznie, bo dzisiaj 122 konie to jest w zasadzie nic. Do tego 10,8 do setki w przypadku automatu, czyli taka wersja, jak ja posiadam. No, te wartości, szczególnie, że wydajemy za samochód przynajmniej 100 tysięcy złotych, wydają się bardzo słabe. I teraz tak, pamiętajcie jedną rzecz. Mazda jest jednym z ostatnich producentów, którzy oferują w swoich samochodach duże silniki. Duże, bo dzisiaj najmniejsza jednostka benzynowa w Mazdzie 3 ma pojemność 2 litrów. Co więcej, Mazda CX-3 to jest naprawdę mały samochód. Znowu, najmniejsza benzynowa jednostka ma 2 litry pojemności. Są to oczywiście jednostki wolnossące. I teraz tak, skoro mamy 2-litrowego benzyniaka pod maską, bez turbiny, który ma prawie 11 sekund do setki, no dramat, kompletnie to nie jedzie. I będę szczery, jak pierwszy raz zobaczyłem te dane, zobaczyłem ten samochód, który mi się mega spodobał od pierwszego wrażenia, ale powiedziałem, no tym się nie będzie dało jeździć. Nie wiem, z czego wynika to, że tam jest podane 10,8. Może ten samochód ma tyle do setki. Nie jestem w stanie tego zmierzyć, bo nie mam jak, ale jeśli chodzi o odczucia i nie wiem, to co widzę na drodze, nie wiem, startuję ze świateł, tak jak teraz będę jechał, no wiadomo, to nie jest miejsce do ścigania, ale naprawdę nie ma kompletnie, ale to kompletnie żadnego problemu z normalną jazdą, czy to jedziemy sami, czy jedziemy z rodziną. Byłem parę razy nad morzem tym samochodem, autostrada, siódemka, nie ma to znaczenia, zapakowany, nie ma żadnych problemów z dynamiczną jazdą, z szybkim ruszaniem, z wyprzedzaniem na trasie, no w zasadzie z niczym. Te 122 konie przy 2 litrach, tylko musicie wiedzieć jedną rzecz. To nie jest samochód, który będzie jechał od 1000 obrotów, tak jak silnik 1.0 turbo, jak to dzisiaj modne, i przejedziecie się na jeździe testowej po mieście, gdzie najwyższy obrot, jaki osiągniecie, to będzie 3000, stwierdzicie, nie jeździ, nie chcę. Nie róbcie tego błędu. Jeśli chcecie wypróbować ten samochód, nie wiem, poproście o ten samochód na 2 godziny, pojeździcie nim przez weekend, wyjedźcie na trasę i pokręćcie się wyżej. To nie jest samochód, który żyje, tak jak, nie wiem, no wolnossące jednostki, które żyją przy 1500 obrotów, to mają pewnie 4 litry. No tu jest 2, co i tak dzisiaj to jest duża pojemność.
jeździcie tym samochodem, jeśli chcecie jeździć dynamicznie, pokręćcie się wyżej, nie bójcie się tego, ten silnik to lubi. Oczywiście będzie spalał więcej, no będzie, no każdy silnik jak się kręci, to spala więcej, ale na co dzień nie potrzebujecie wartości na poziomie 4, 5, 6 tysięcy obrotów i do normalnej jazdy, tak jak ja jeżdżę teraz, mam 1500 obrotów, nie ma żadnego problemu z normalną jazdą, naprawdę. Oczywiście wszystko kwestia porównania, no jeśli porównujecie do M3, czyli nie Mazdy 3, tylko BMW M3, no to nie jedzie ten silnik. Ale jeśli macie normalne wymagania, to naprawdę nie bójcie się tego silnika. Tym bardziej, że to nie jest silnik, który będzie spalał Wam 4 litry, chociaż mój rekord to 4,4 na trasie, tyle że no, rowery mnie wyprzedzały. Ale przy normalnej jeździe w trasie to spalanie będzie 5-6 litrów, miasto to jest 8, z automatem powiedzmy 8,5. Także przy 2-litrowej jednostce tragedii nie ma. Jest też oczywiście silnik 180-konny, Skyactiv-X, najnowsza jednostka od Mazdy, w ogóle jedyna taka jednostka na świecie. Nie chcę o niej teraz mówić za dużo, bo będę miał ten samochód do testów, będę miał go w Mazdzie 3, w Mazdzie CX-30, wtedy się na jego temat wypowiem. Dość kontrowersyjna jednostka, ale tak jak mówię, zostawmy to na kiedy indziej. Skupmy się na 122-konnym, bo jest on zdecydowanie popularniejszy, no chociażby ze względu na cenę, która i tak mała nie jest. I właśnie to jest ten drugi aspekt, który jest najbardziej kontrowersyjny, czyli raz silnik, dwa cena. Matko, panie, 110 tysięcy, 120 koni. No i dlaczego 110 tysięcy? Odpowiedź jest w zasadzie prosta. Mazda nie ma podstawowej, gołej wersji, w której nie ma nic i trzeba dopłacać za automatycznie włączające się trzecie światło stop po naciśnięciu hamulca. No nie, tutaj podstawowa wersja Kai ma tempomat aktywny. Przy tempomacie na przykład działający do zera, czyli w korku włączacie sobie tempomat, auto samo rusza, samo hamuje. Head-up na szybie, nie na żadnej szybce wysuwającej się czy coś takiego. Normalny, fajny head-up wskazujący wszystko to, co powinien, nawigację i tak dalej. Apple CarPlay, Android Auto, tak samo w każdej wersji. Główne światła, pełne LEDy. W każdej wersji, od podstawy, jeśli widzicie trójkę na ulicy, to te rzeczy, które wymawiam w tej chwili, każda je ma. Także jest tu naprawdę bardzo fajne wyposażenie, to po pierwsze. I wystarczy, że weźmiecie, nie wiem, wszystkie Focusy, Golfy i tak dalej, doposażycie do poziomu Mazdy. Cena się zrobi bardzo podobna. A nawet jeśli nie, nawet jeśli trójka będzie trochę droższa, to też jest tutaj proste wytłumaczenie. Dotknijcie to. Zobaczcie, jak ten samochód jest spasowany. Zobaczcie, jak ten samochód jest wyciszony. I pokażcie mi, który samochód w tej klasie Mazdę w tej kwestii przewyższa. Nie mówię o wyglądzie, bo może się komuś ten samochód nie podoba. No, ja uważam, że jest to najładniejszy sedan w tej klasie i naprawdę ciężko jest znaleźć auto, które mu dorównuje, jeśli chodzi o design. Ale to jest oczywiście bardzo indywidualny temat, więc tutaj nie będę jakby szukał usprawiedliwienia dla ceny. Ale zobaczcie, tak jak mówię, zobaczcie spasowanie. Podotykajcie to auto. Ja uważam, że jeśli doposażymy podobnie samochody, nie wiem, weźmy Corollę, weźmy Focusa, no to sorry. Jeśli ta różnica to będzie, powiedzmy, no strzelam, nie wiem, no aż tak nie sprawdzałem, ale niech to będzie 10 tysięcy złotych na niekorzyść Mazdy. Ale ja tutaj wiem, za co te 10 tysięcy złotych trzeba dopłacić. Co więcej, 120 tysięcy złotych, wersja Hikari, automatyczna skrzynia. Tutaj naprawdę, włączcie sobie audio. Ja często na to zwracam uwagę, bo uwielbiam muzykę. Jeżdżę tym samochodem 5 miesięcy. Bardzo często mam tak, że samochód mi się podoba i nawet jeśli nadal mi się podoba, to po prostu szybko mi się nudzi. Po 5 miesiącach za każdym razem, jak wsiadam w to auto, to się cieszę. Naprawdę, uwielbiam i dużo daje tutaj audio, muzyka. Ja uwielbiam muzykę w samochodzie i znowu w tej klasie samochodów nie znam auta, które dorównuje jakością dźwięku systemowi Bose, który mamy w trójce. Mamy tutaj jeszcze cały szereg rzeczy, LEDy matrycowe w najwyższej wersji, większe koła, osiemnastki i tak dalej. Ale jakby nie o to chodzi, bo tak jak mówiłem, nie chcę się skupiać na samym wyposażeniu. 120 tysięcy, to jest bardzo dużo jak za kompakt. Ja się z tym zgadzam, sam tak uważam, ale niestety dożyliśmy takich chorych czasów, że żeby kupić fajnie wyposażony kompakt, trzeba zapłacić 100 tysięcy złotych. No takie są czasy i możemy się albo na to obrazić i nie kupić samochodu, albo jeśli chcemy kupić... Możemy kupić, oczywiście są jakieś tańsze marki, tak, no ale to porównujmy produkty zbliżone jakościowo do siebie. To skoro tak porównujemy, to niestety dzisiaj za dobrze wyposażony kompakt trzeba zapłacić ponad 100 tysięcy złotych. I trójka kosztuje dokładnie tak samo. To nie jest mało, to jest wręcz dużo, ale tak jak mówię, no takie mamy realia. Jeśli ja już mam zapłacić te ponad 100 tysięcy złotych, zależy jaka wersja, 110, 120, to w trójce naprawdę wiem za co. Odnosząc do wielu konkurentów. Pamiętam, gdy zastanawiałem się nad tym samochodem,
Na początku chciałem hatchbacka, na sedana trzeba było czekać jeszcze dodatkowe 3 miesiące. Hatchback był od marca, sedan był od czerwca bodajże. No i hatchback, znowu bardzo kontrowersyjny design, jednym się bardzo podoba, innym mniej. Ale jeśli macie rodzinę, macie dziecko, jedno, dwójkę, to hatchback nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ bagażnik jest, no może nie mały, ale no nie jest największy. Ja bym się raczej w niego nie zmieścił. I jak przyjechał sedan, jak zobaczyłem po raz pierwszy sedana, otworzyłem bagażnik, to po prostu nie wierzyłem. Mamy 450 litrów w bagażniku, to jest niedużo mniej niż w szóstce. Jeśli to jest dla Was ważny aspekt, otwórzcie bagażnik, będąc gdzieś u dealera. Zobaczcie, bo jest to naprawdę wow. To jest element wow w tym samochodzie. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, tu już może troszkę gorzej. To nie jest samochód, który jest jakoś mega przestronny, ale znowu, jeśli chodzi o jakąś tam jazdę dłuższą w 4 osoby, większego problemu też nie ma. Ale to mówię, to jest kompakt. Miejsca jest tak jak w innych kompaktach, to 2 cm w tą czy w tą, czasami ktoś opowiada, że tutaj zmieści się jeszcze butelka. Może tak, dla mnie to jakby jest bez różnicy, bo to są bardzo zbliżone wielkościowo samochody i jest tak jak w innych, opowiem tak. Być może spotkaliście się z dwoma rzeczami, które były jeszcze przez kogoś wymieniane. Ja nie pamiętam, czy ja to oglądałem w jakichś testach, czy ktoś o tym mówił, czy już nie. Chyba gdzieś słyszałem, ale zdarza się, że wspominane są dwie rzeczy. Po pierwsze, i tutaj jakby chcę też nawiązać do jakichś wad, bo też cały czas mówię o zaletach. Każdy samochód ma wady, ten też. Jeśli chodzi o... Nie wiem, czy widzicie to teraz na wyświetlaczu, bo jest słońce i ogólnie takie rzeczy jest ciężko nagrać, ale Mazda 3 ma system deaktywacji cylindrów. Krótko mówiąc, jedziecie stałą prędkością, nie wiem, 80-90 na godzinę, nie przyspieszacie, nie hamujecie. Tu jest pokazane, dwa cylindry się odłączają i wiele osób zauważa, że ten moment tego odłączenia, wyłączenia, ważne jak to nazwać, czuć. I powiem szczerze, ja na początku tego nie czułem kompletnie. Zacząłem to czuć, kiedy ktoś mi zwrócił na to uwagę. Nawet nie wiedziałem, czy to może coś się dzieje ze skrzynią, z silnikiem, nie wiem, z oponami. Takie było, były takie delikatne wibracje. I powiem tak, jest coś takiego, to bezwzględnie. Przy czym to nie jest coś, z czym się nie da żyć. Szczerze, czułem to przez chwilę, kiedy się na tym skupiłem. Jeżdżąc normalnie na co dzień samochodem, w ogóle nie zwracam na to uwagi. Być może Wy będziecie, nie wiem, ja wypowiadam się ze swojego punktu widzenia, kompletnie mi to nie przeszkadza. W takiej codziennej jeździe, tak jak mówię, no jeżdżę już kilka miesięcy i dla mnie to jest coś, co jakby nie stanowi jakiegoś większego problemu. Druga rzecz to skrzynia, która potrafi zgłupieć. To jest klasyczna skrzynia, żadna dwusprzęgłówka, żadne CVT, co ja akurat uważam za dużą zaletę, a nie wadę, bo za skrzyniami CVT bardzo delikatnie mówiąc nie przepadam. No, dwusprzęgłówki wiadomo są fajne, ale też ma jakieś swoje wady, no na przykład jak się zepsują. To jest klasyczny sześciobiegowy automat i znowu w normalnej jeździe działa całkiem spoko, głupieje przy małych prędkościach. Czasami zdarza mu się to, że nie wiem, dojeżdżamy do świateł, tak jak teraz, czy gdzieś w korku. On czasami wrzuci jedynka, dwójka, jedynka, nie wie, na który bieg wrzucić. Jest to jakaś tam wada, przy czym to znowu nie jest coś, co, nie wiem, psuje radość z posiadania tego samochodu. No, ten typ tak ma i albo to akceptujemy, albo nie. Mogłoby być lepiej, ale dla mnie po tych kilku miesiącach jazdy znowu nie stanowi to żadnego problemu, ani nie psuje mi jakoś mocno jazdy. Cały czas się cieszę, cały czas lubię nim jeździć. Parę ładnych tysięcy za mną i naprawdę cały czas uważam, że jest to kapitalny samochód. Z takich rzeczy, z których korzystam jeszcze na co dzień, Auto Hold, to też w każdej wersji, szczególnie przy automacie, kapitalne rozwiązanie, coraz częstsze w wielu samochodach. Stoicie w korku, nie wiem, ja stoję codziennie w korku, włączam Auto Hold, mimo że mam wrzucony drive, ściągam nogę z hamulca, samochód nie jedzie, nie stoczy się, no nic nie robi, czeka, naciskamy gaz i jedziemy sobie dalej. Mega sprawa, no, noga odpoczywa, nie musimy cały czas tego hamulca trzymać. Łopatki przy kierownicy w mojej wersji. Kiedyś wiele razy miałem to w swoich samochodach i z tego nie korzystałem, ale w sumie na przykład tutaj w Trójce się nauczyłem i na przykład przy dojeżdżaniu gdzieś widzę z daleka, jest czerwone światło, redukuję sobie biegi. Fajny patent, można wyhamować bardziej silnikiem, no wiadomo, przy automacie to jest trochę utrudnione. Jeśli chcecie skórzaną tapicerkę, to pewnie ważną informacją będzie dla Was to, że o ile w szóstce i w CX-5 jest wentylacja foteli, w Trójce tego nie mamy. Jeśli jest skóra, jest też
pamięć fotela i regulacja elektryczna fotela oraz jak wrzuciliście sobie wsteczny, lusterko przechyla się do dołu, jakoś tam ułatwiając manewrowanie. Znowu to jest coś, bez czego można żyć, ale myślę, że warto wiedzieć, bo no, część osób, jeśli jest skóra, to z automatu musi mieć wentylację, to pamiętajcie, że tutaj tego nie będzie i nie możemy tego domówić. Jeśli lubicie head-upy, to znowu z takich praktycznych rzeczy. Head-up oprócz oczywiście podstawowych wszystkich funkcji wskazuje również wskazania nawigacji, ale tylko fabrycznej. Jeśli podłączycie sobie mapę Android Auto, czy tam Apple CarPlaya, czy googlowską mapę w skrócie, to będzie wyświetlała się tutaj na wyświetlaczu centralnym, nie przerzuci się na head-upa. Podobno jest jakaś apka, nie wiem, chyba niemiecki Android Auto i działa na head-upie, nie wiem, nie testowałem, nasze nie działają. I pamiętajcie jedną rzecz, chyba od Androida 10 się to zmieniło, ale we wszystkich wcześniejszych nie ma aplikacji Android Auto ani wgranej w telefonie, ani nie ma jej w sklepie Play, no chyba, że już jest, ale jak ostatnio sprawdzałem, to nie było. Wystarczy ściągnąć sobie, wpisać Android Auto w przeglądarkę, ściągnąć ze strony, nie wiem, na przykład dobre programy, podłączacie i działa. Pamiętajcie, że jeśli macie iPhone'a, nie trzeba żadnej aplikacji, mówię tutaj tylko o Androidzie, plus czasami nie działają te aplikacje, czy w ogóle cały system CarPlaya czy Android Auto, jak macie jakieś kable za 15 zł gdzieś tam z marketu, to może to nie zadziałać. Raczej powinien to być oryginalny kabel do telefonu. O, nie wspomniałem o jeszcze jednej rzeczy, która mnie tu czasami wkurza. Samochód ma całą masę systemów bezpieczeństwa i one są genialne. Parę razy mi to uratowało tyłek. Nie wiem, na przykład wyjeżdżacie w markecie do tyłu, kamera patrzy oczywiście wstecz, ktoś szybko przelatuje w markecie na parkingu i samochód nie tyle, że będzie ostrzegał sygnałem dźwiękowym, ale nawet się sam zatrzyma w mojej wersji. Więc bardzo fajna rzecz. Działa to też do przodu i działa to też na przykład, wiadomo, jakieś hamowanie awaryjne. Przy czym nie zdziwcie się, jak wsiądziecie w samochód, będziecie jechać i na przykład będzie samochód przed Wami. Jest taki system, który utrzymuje odległość od poprzedzającego auta. Fajnie, tylko że czasami zdarza się coś takiego, że na przykład, nie wiem, powiedzmy, że jedzie teraz przede mną samochód, patrzę w lewe lusterko, chcę zmienić pas, naciskam gaz, mam dosłownie 2 sekundy, wiadomo, jest jakaś luka, naciskam gaz, zaczynam skręcać, a samochód nie przyspiesza, bo on ma cały czas przed sobą ten odnośnik jako auto z przodu, chce zachować odległość, więc mimo, że wciskacie gaz, on nie będzie przyspieszał, potrzebuje na to sekundy, dwóch, tylko to są te 2 sekundy, które Wy potrzebujecie, żeby już odjechać i nie wjechać komuś, no pod koła, komuś, kto jedzie tym lewym pasem, więc jest coś takiego, nie zdziwcie się, to jest system bezpieczeństwa, który, no trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. I nie zawsze to działa idealnie, no ale to jest i no tyle. Z takich może jeszcze praktycznych wskazówek przy zakupie, bo tak jak mówiłem, nie chcę robić takiego typowego testu, tylko takie opinie kogoś, kto ten samochód ma, używa, trochę więcej o nim wie. Jeśli będziecie zamawiali samochód, pamiętajcie, że to jest prawdziwy Japończyk, produkcja, cały czas Japonia. Ma 3-letnią gwarancję, standardowo ograniczona przebiegiem 100 tysięcy km. Pomyślcie zawsze o rozszerzeniu gwarancji, bo możecie sobie takie auto za naprawdę fajne pieniądze możecie rozszerzyć gwarancję do 5 lat, wtedy 150 tysięcy km i macie w zasadzie z bani wszystko. Także uważam, że to jest coś, co naprawdę warto zrobić, zamawiając trójkę. I pewnie taka rzecz, którą zwróciliście uwagę, że no, też na to teraz często zwracam uwagę, że większość, nawet nie tylko trójek, tylko mast ma ten sam kolor, który mam ja. No ten czerwony, flagowy. Większość jest jeden darmowy kolor, Arctic White. To nie jest kolor perłowy, więc no taki zwykły biały. Reszta kolorów wymaga dopłaty. Większość to 2000 zł. Jest kolor Machine Grey. Taki grafit, który wymaga dopłaty w wysokości 2900 zł. I czerwony, flagowy 3500, także no 1500 zł do tych podstawowych kolorów. Te dwa takie kolory premium, Machine Grey i czerwony, są to kolory trójwarstwowe. Nie wpływa to w żaden sposób na, nie wiem, trwałość tego lakieru. To jest kwestia wyglądu, głębi tego koloru i chodzi raczej o to. No tak, jeszcze jestem przy lakierach, kolorze, no to nie mogę nie wspomnieć. Coś, co też wiele osób nadal tłucze w kółko, Mazda, to rdzewieje od patrzenia i tak dalej. Szczerze, to jest cały czas takie powtarzanie pewnych... Ja nie mówię, że tak nie było, bo tak oczywiście było i tutaj nie ma się co wypierać. Tyle, że to
minęło już troszkę czasu od tych lat, kiedy nie wiem, nie było Mazdy w Polsce. Większość tych samochodów, czy wszystkie, były ściągane z zagranicy, nie wiadomo skąd, nie wiadomo w jakim stanie, ponaprawione, no w zasadzie wiadomo jak, aby tylko sprzedać. I to musiało rdzewieć, każdy inny samochód rdzewieje, jeśli jest w takim stanie. Co do Mazdy, dzisiaj większość samochodów nie ma już takich lakierów, jak to było kiedyś. To są lakiery wodne, mniej trwałe, wiadomo, dużo bardziej podatne na uszkodzenia. Ale jeśli chodzi o rdze, o ten ocynk słynny i tak dalej, ja nie chcę tutaj zabierać jakby zdania, bo ja tego nie wiem, nie przeprowadzałem tych eksperymentów. Skoro Mazda mówi, że jest, to pewnie jest. Ale powtarzanie w kółko tego, że to wyjedzie z salonu i po tygodniu zardzewieje, no naprawdę zastanówcie się. Macie gwarancję na perforację, kupujecie nowy samochód, nie wiem, słyszeliście gdzieś, żeby dzisiaj klient po roku, dwóch, trzech, nie wiem, filmy jakieś powstawały i tak dalej, wow, cały samochód zardzewiały. No wątpię. Więc nie powtarzajcie też tych samych głupot, bo to ani nie jest już ani śmieszne, ani no nie róbcie tego. No cóż, jeśli chcecie kupić ten samochód, jeśli macie jakieś pytania, piszcie do mnie pod maila, którego właśnie widzicie. Powiem więcej i będę to robił też przy okazji innych marek, bo to nie chodzi tylko o Mazdę. Ponieważ mam no sporo jakichś tam znajomości w tym świadku motoryzacyjnym, że tak to nazwę. Jeśli chcecie kupić samochód, na przykład taką trójkę, dajcie mi znać na maila. Nie potrzebuję od razu, tylko żeby było jasne, nie potrzebuję waszych nazwisk, nic więcej, nic takiego nie chcę. Napiszcie maila po prostu, że nie wiem, chcecie kupić taki samochód. Myślę, że może znajdę wam jakąś fajną ofertę, dobrej cenie, z jakąś fajną obsługą. No mówię, jakoś tam w tym świadku się obracam. Czy to będzie Mazda, czy to będzie inna marka, to po prostu dajcie znać, bo może jakoś coś tam będę w stanie dla was zrobić, jakoś odwdzięczyć się za to, że na przykład subskrybujecie kanał, więc ja oczywiście nic z tego nie chcę, to tylko i wyłącznie na zasadzie jakiejś tam pomocy. Więc jeśli chodzi o trójkę, ja w 100% ten samochód polecam, w każdej wersji. Oczywiście wiadomo, no im wyższa, tym fajniejsza, ale to jest tak dobre auto, że i tak ładne auto, że kilka miesięcy jazdy naprawdę powoduje to, że ja za każdym razem schodząc do niego, no gęba mi się cieszy. No i ma wady tak jak każdy inny samochód, ale oby wszystkie samochody miały takie wady. Nie kosztuje mało, ale wiemy za co płacimy w tym samochodzie. Jest to naprawdę, jeśli nie najlepsza propozycja w tej klasie samochodów, to jedna z najlepszych. Także jeśli nie znacie Mazdy, nie znacie trójki najnowszej, salon, dealer, jazda i dajcie znać, bo myślę, że jest duża szansa, że możecie się zakochać w tym samochodzie. Trzymajcie się. Cześć.